800 lat temu święty Franciszek w grocie Greccio sprowadził do groty woł, osła i wytworzył taką atmosferę, że wszystkim, którzy tam byli, wydawało się, że słyszą płacz dziecka, że rodzi się Chrystus. Pierwsza pasterka w grocie Greccio. Wszystkim, którzy gromadzą się w naszej jarocińskiej Greccio, życzymy, żeby przez ich ręce, przez ich uśmiech, przez ich serce rodził się zawsze Jezus Chrystus, tak jak narodził się przez ręce świętego Franciszka w tejże grocie. Dziękujemy budowniczym wspaniałego żłóbka za ich trud, za ich pracę, którą ponieśli, aby przybliżyć nam tę tajemnicę wejścia Boga w historię człowieka. Radosnego, pięknego świętowania wszystkim dobrodziejom, sympatykom, parafianom, na wszystkim. Niech Chrystus rodzi się w sercach i przez nas, wokół całej okolicy, wśród innych ludzi. Nieśmy go tak, jak niósł go święty Franciszek. Wszystkiego najlepszego. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia wszystkim parafianom i tym wszystkim, którzy będą nawiedzać nasz żłóbek. Wszystkiego dobrego. Pokój i dobro.